Witam, witam. Dzisiaj nieco inny filmik. Na początku może pokażę młodzież aktualnie lotowaną po treningu. Dzisiaj miały 46 km jakieś. Fajnie przyszły całym stadem, odejście bez problemu. Aktualnie sobie tutaj odpoczywa młodzież. Ostatnie dni niezbyt ciekawe, deszczowe, nie bardzo chcą koło domu trenować. Wcale im się nie dziwimy. Aktualnie tu jeszcze szukają sobie, bo dzisiaj to akurat na karmę miały Quickor. Wybitnie go wybierają. Lubią sobie go z karmników wybierać. Na tą chwilę, a dzisiaj mamy środę, brakuje 4 gołąbków z tego ostatniego lotu, tak więc jeżeli chodzi o straty, to nie ma dużych. Ale dzisiaj tematem tego filmu będą gołąbki młode, ale nie z tego gołębnika, z racji tego, że zbliża się wrzesień i planowany jest start wysyłek, więc przejdę obok może i zaprezentuję tą młodzież, którą przygotowałem ewentualnie dla chętnych. Tam jest sporo rodzeństwa tych ptaków, które tutaj sobie całkiem fajnie poczynają w tym sezonie. I jest też kilka połączeń już nieco innych. Też tam są takie ptaki przygotowane. Są ptaki specjalne, ale to już później pokażę, jak przejdę obok. No i przeszedłem sobie jeden gołębnik obok. I tutaj przedstawiam młodzieżówkę po lotnikach tegorocznych. Tutaj wylegują się dzieciny po posiłku. Naprawdę bardzo fajna gromadka. Jest ich tutaj bodajże 26 albo 28. Jeszcze w celach są bodajże 4. Ale reszta już jest zrzucona. Fajnie sobie tutaj radzą. Już podchodzą, fajnie dojadają. Naprawdę fajnie się prezentują. Jest tutaj po tym ostatnim moim poście bodajże zaklepane są 4. Z tych już są zamówione, ale na resztę jak najbardziej, jeżeli by ktoś był chętny, zapraszam do kontaktu. Jest tego całkiem sporo i naprawdę fajne ptaszynki. Połączenia też są bardzo ciekawe. Więc myślę, że każdy, kto by chciał, na pewno coś może sobie dobrać, czy na wzmocnienie stada, czy na rozpoczęcie. Naprawdę połączenia są bardzo różne. Są gołębie twardsze, połączone ze sobą. Są gołębie już takie szybsze. Są te moje najlepsze lotniki razem połączone. I tutaj mamy też taką młodzież. Więc myślę, że to są akurat młodziki po gołąbkach naprawdę sprawdzonych. Nie były oszczędzane, rodzice nie są oszczędzani, są lotowani raczej ostro. Wyniki jakieś w tym roku fajne wykręciły w miarę. Tak jak mówię, ja głównie latam kategorie krótsze, tam się lepiej w tym czuję. Wiadomo, wkładam raczej na wszystkie loty, aczkolwiek mówię, w tej A kategorii czuję się w miarę nieźle. W tym roku trzecie miejsce udało się wylatać. W typowanych też trzecie, z całości bodajże czwarte. Bez tamtego jednego ostatniego lotu, ale jeżeli śledzicie mój kanał, to dobrze o tym wiecie, jak to wyglądało. Więc myślę, że nie jest najgorzej. Są tutaj młode po najlepszej rocznej oddziału. Więc myślę, że będzie co sobie wybrać. Młodzieżówka sobie tutaj siedzi na dole, dojada. Stare tutaj bardzo fajnie je dokarmiają. Muszę im tylko trochę świeżej słomy dorzucić, żeby sobie mogły tutaj spokojnie wylegiwać się i dorastać w zdrowiu. Jeszcze nie były szczepione, aczkolwiek jest taki plan w tym tygodniu jeszcze je też zaszczepić. A teraz może przejdę obok i pokażę ciut starszą młodzież. I aktualnie przebywam w gołębniku, gdzie przybywa ta starsza młodzież. Normalnie ten gołębnik tutaj służy w sezonie za gołębnik wdów. Tak się prezentuje ta nieco starsza młodzież. Tu z nich już tam ponad 10 jest zaklepanych. Siedzą tutaj jeszcze 2 bodajże stare samice. No wiadomo, one nie.
ale reszta cała jest dostępna. Są tutaj różnego rodzaju rodzynki i kolorystyczne, ale i rodzynki, jeśli chodzi o moje lotniki. Jest tutaj rodzeństwo starego szpaka, bo rodzice są połączeni. Jest tutaj sporo ptaków od Piotrka połączonych. Są tutaj też te trzy gołąbki, które były kontuzjowane, ale już są w pełni formy. I też, jeżeli ktoś będzie chętny, będzie mógł je sobie nabyć. Nie widzę najmniejszego problemu, bo tak jak mówię, no nieprzelotowanych młodych nie mam zamiaru zostawiać, a są tutaj naprawdę fajne, fajne ptaszynki. Tak jak można popatrzeć, fajnie się pierzą. Bardzo ładnie wyrośnięty. Powiem szczerze, ten rocznik jest bardzo fajny, zarówno młode do lotu, jak i ta młodzież tutaj. No, tu akurat syn tej czerwonej od Piotrka. Tu widać ewidentnie samczyk, drugi też bodajże jest połowy samczyk. Myślę, że jeżeli będziecie mieli ochotę, naprawdę coś sobie możecie tutaj dobrać na rozpoczęcie. Myślę, że też na wzmocnienie, bo to są raczej ptaki hodowane takie na szybkość, a jednocześnie, tak jak mówię, staram się od lat dołączać sobie ptaki szybsze, ale do moich gołębi upartych, które na tym terenie sobie fajnie radzą. Myślę, że idzie to z każdym rokiem coraz lepiej, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem. Te starsze są już zaszczepione, gotowe, że tak powiem, do odbioru. W razie, jeżeli ktoś mieszka gdzieś w centrum, w okolicach Bełchatowa, byłby chętny, zapraszam serdecznie na kawkę. Możemy usiąść, pooglądać, pogadać. Przedstawić, jak to wygląda. Tyle. Jeżeli macie tylko ochotę, może jeszcze wstanę, pokażę, bo tutaj to jest tylko część. A jest jeszcze spora ilość na pewno na wolierze. Tu sobie siedzą. Jest ich tutaj jeszcze spora ilość na wolierach. Wnuki szpaka. Rodzeństwo szpaka. Tutaj ta niebieska to jest półsiostra tej mojej Granowski, która tam była drugą lotniczką okręgu. No ale niestety kontuzja ją, że tak powiem, wyeliminowała, ale samica jest petarda. Moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Coś, myślę, że coś fajnego. I tyle ode mnie na dziś. Numer telefonu wyświetlał się na dole, teraz też może jeszcze go wyświetlę dla przypomnienia. Dobijamy też powolutku do 3000 subskrypcji. Dwa gołąbki są tutaj też szykowane na konkurs dla widzów. Ale to jeszcze troszkę tych subów brakuje. Jeżeli chcecie wziąć udział, a jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję. I tyle. Tylko jeżeli jesteście chętni, naprawdę dzwońcie do mnie, nie piszcie w komentarzach, bo to naprawdę nie ma sensu. Zadzwonić, pogadamy, ustalimy. Sami zdecydujecie, czy jesteście chętni, czy nie. Tyle z mojej strony na dziś. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. You and me, all you and me, all